16 grudnia 1981 roku, kiedy na kopalni Wujek padły strzały, w wyniku których zginęło 9 górników, w tle wydarzeń byli też Samarytanie, którzy bezwłocznie pospieszyli z pomocą bohaterskim górnikom, którzy złożyli ofiarę życia, broniąc godności, wolności i solidarności. Teraz zapraszam do wysłuchania relacji kilkoro z nas, którzy byli w centrum tamtych tragicznych wydarzeń, którzy pełniąc tą samarytańską posługę zachowali się jak trzeba. 16 grudnia 1981 roku, jak zwykle, również byłem tego dnia na dyżurze i jeździłem karetką, ponieważ jak zwykle nie było specjalnie dużej obsady lekarskiej. Było dwóch czy trzech lekarzy na całe Katowice, w związku z tym ruch był duży. I pamiętam, że mieliśmy wezwanie gdzieś w okolice kopalni Wujek. Jadąc, wjechaliśmy w środek kolumny czołgów, transporterów opancerzonych, wojskowych i milicyjnych i wolniutko przejechaliśmy przed kopalnią. To jeszcze było dość grubo przed wydarzeniami pod kopalnią. W każdym razie widzieliśmy ogromne zgromadzenie sił. W mojej ocenie było tam kilka tysięcy ludzi i za płotem górników, którzy stali i pilnowali praktycznie porządku, żeby nikt nie wszedł na teren kopalni. Prymitywnie uzbrojonych w jakieś kije od kilofu, czasami jakieś tam ogniwo z jakiegoś dużego łańcucha dla większej skuteczności i w zasadzie tyle. Słychać było, że coś się dzieje na kopalni, ponieważ w Centralnym Szpitalu Klinicznym prawie każdy pracownik miał kogoś w rodzinie pracującego na kopalni. Kopalnia jest tutaj stąd 3 km, czy nawet 2. Z 8 piętra widać kominy i szyby kopalni, wówczas było widać. Pomału tylko rośnie pytanie, kiedy? Kiedy? Dzisiaj? Jadą czołgi. To znaczy, że tak, że to już na kopalnię. Słychać było godzina 10, 11, helikoptery, które tam latały i nawet widać było jakieś tam dymy, albo do chmury, albo coś takiego. W momencie, kiedy zaczyna latać helikopter, to z doświadczeń innych miejsc wiadomo, że albo już zaczęli, albo zaczynają. Szturm na kopalnię Wujek zastał mnie w pogotowiu w pracy. Ja miałem wtedy dyżur i jeszcze miał dyżur taki świętej pamięci dr Muszer. Iśmy tam jedni z pierwszych, którzy jechali na tą kopalnię, żeby udzielać pomocy. Tam też były karetki katowickiego pogotowia, plus lekarze, którzy byli w tym czasie jako zakładowi, też tam udzielali pomocy. 16 grudnia byłam w pracy w przychodni przy ulicy Piotrowickiej. Nie było nikogo z pacjentów. Stałam przy oknie, widziałam, że krążą karetki. Nie były to nasze karetki, była to albo wojskowa, albo zomowska karetka. Jeździły bez sygnału i to mnie zaniepokoiło, dlaczego naszych karetek nie ma. Słyszymy z nasłuchu radiowego, że porozumiewają się karetki i karetki różne, ale do nas nie przywożą. Po szybkich uzgodnieniach, tak, już wiemy, zmilitaryzowany jest szpital górniczy, no i oczywiście jest szpital MSW. I już mamy sygnały, że ranni są i są wożeni do szpitala w Ochojcu. Ale już też wiemy, że są ranni klatkę piersiową w głowę. To znaczy strzelają, żeby zabić. Nie pamiętam, która to była godzina, ale około południa. Dramatyczny telefon, że mamy błyskawicznie przyjechać pod kopalnię Wujek, ponieważ są ranni. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że również zabici. Dyspozytor otrzymał zlecenia odgórne, że nie wolno wysyłać karetek tylko na wezwanie. A wezwania jak do tego czasu nie było. Więc wchwyciłam za krótkofalówkę, połączyłam się z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego z panem doktorem Sawickim i oznajmiłam, że biorę karetkę
i jadę pod kopalnię Wujek. No oczywiście wyraziłem zgodę i sam wsiadłem w samochód, przyjechałem do pogotowia, żeby zorganizować jakąś szerszą pomoc. Sam wsiadłem do karetki i pojechałem na kopalnię Wujek. W cywilu byłem, bo nie zdążyłem się przebrać. Fartuch, także tylko byłem w cywilnym ubraniu. No i chodziło, żeby jak najszybciej pojechać. Podjeżdżając pod kopalnię Wujek, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to dzikie i nienawistne twarze zomowców, gdzie w oczach można było wyczytać nieprawdopodobną agresję i jakiś rodzaj obłędu. Lekarzowi rzucało się to bardzo w oczy. Wyglądało to, jakby byli pod wpływem jakichś środków psychotropowych, bo normalny człowiek przecież nie jest w stanie tak postępować. Pamiętam tego dokładnie, te pierwsze godziny, jakśmy tam przyjechali pod kopalnię, no to było coś okropnego. Nie chciano nas puścić na teren kopalni. Przed kopalnią trzeba było zostawić karetkę iśmy wchodzili na teren kopalni i tam pod dozorem tam jakiejś milicji albo jakiegoś żołnierza. Przy punkcie takim opatrunkowym zbieraliśmy tych poszkodowanych. Wkładliśmy na nosze, wynosiliśmy do karetki. Jak żeśmy tam byli na miejscu, no to nie sposób było opanować emocji. Stężenie gazów bojowych było przeogromne, było jakby zamglone. Tyle było świec dymnych, gazów łzawiących. Wszyscy od razu zaczęli płakać, kaszleć. Był ogromny problem nawet z porozumiewaniem się i z postrzeganiem, co gdzie się dzieje, ponieważ oczy bez przerwy łzawiły. Ja przedostałam się na teren kopalni Wujek do punktu zabiegowego, gdzie działali lekarze zatrudnieni w górnictwie. Było bardzo dużo poszkodowanych. Siedzieli na krzesłach, leżeli pokotem na podłodze i czekali na przyjazd karetek. Przyszli do mnie górnicy i poprosili, że lekarz z kopalni, który udziela tam na miejscu pomocy, prosi o to, żeby przyszedł lekarz z pogotowia. Przeprowadzili mnie tam przez portiernię. No, widok był niesamowity. Zobaczyłem zabitych górników ułożonych pod ścianą. No, lekarz prosił mnie, że brakuje im środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, zestawów do przetaczania i środki przeciwbólowe. No, przy sobie miałem tam pudełko z lekami przeciwbólowymi. Zostawiłem to od razu temu lekarzowi. No i zapewniłem go, że zaraz przyślę transport z tymi rzeczami, które są potrzebne. Doszła informacja, że policja atakuje, że czołgi atakują, że górnicy walczą. No, widać było, że do nas nikt nie przyjeżdża. Wcześniej trafili ci między innymi ranni w głowę do szpitala w Ochojcu i tu jest całe działanie profesora Łębkowskiego, który jako laryngolog, ale z ogromnym doświadczeniem rozpoczyna operację i działa, a z kolei z naszego szpitala, mając już tą informację, że tam potrzebne są narzędzia neurochirurgiczne i potrzebny jest neurochirurg, bo postrzał w głowę i kula jest w mózgu, jedzie tam doktor Stasiak i doktor Barzowski, wtedy dzisiaj profesor, z pielęgniarką operacyjną i z narzędziami, żeby tą pomoc również fachową, neurochirurgiczną udzielić. Złapałem mikrofon i nadałem informację, że Centralny Szpital Kliniczny jest dostępny, jesteśmy przygotowani. Jeśli jest tylko potrzeba, to powinni przyjeżdżać tutaj do nas. Ja w ogóle nie myślałem, no, jakie konsekwencje dla mnie osobiste. No i co mi mogli zrobić za taką? No to by mnie wzięli, ale to już jest tak, że człowiek już przeszedł tą granicę, że do tej pory się bałem wszystkiego, a teraz już się przestaję bać, bo wiem, co mnie może spotkać. To była cała grupa ludzi w izbie przyjęć, których mój głos był jakimś wektorem wynikającym z ich wspólnego i naszego wspólnego myślenia. Przypominam sobie ten komunikat, bo nawet kolega Rudnicki, to był mi kolega z roku studiów, karetki miały radiotelefony wtedy i jedna karetka przez drugą karetkę informowała, żeby tam jechać tylko na klinikę, ze względu na to, że mają większe możliwości udzielania pomocy.
Od tego momentu kierują karetki do nas i nagle w izbie przyjęć zrobiło się czarno, bo przyjeżdżali karetkami nie tylko ci ciężko ranni, ale również poszkodowani na różne sposoby. To były uczelenia, oczy zajęte, były różnego typu urazy pałką czy innymi, ale też byli ranni. Czasem tak jak z jednym z górników, który był w takim stanie napięcia, że nawet nie wiedział, że jest ranny. Dopiero jak zdjęto mu tą kurtkę taką narzuconą na górniczy swój kombinezon i ubiór, się okazało, na szczęście rana była powierzchowna, ale mocno krwawiąca, prawda? Więc w ten sposób poszkodowanych było wielu i też szybko podjęliśmy decyzję, że w stosunku do nich wszystkich nie zakładamy dokumentacji. Oni są zaopatrzeni, dostają środki opatrunkowe i idą do domu. Natomiast tych, których musimy zostawić w szpitalu, to teraz musimy zabezpieczyć od strony również Służby Bezpieczeństwa, bo tym się różnił nasz szpital w stosunku do tych dwóch szpitali, że u nas w tym momencie Służby Bezpieczeństwa nie było. Wszyscy, niezależnie od przynależności organizacyjnej, politycznej, jakiejkolwiek, u wszystkich dominowała etyka zawodowa w najlepszym tego słowa zrozumieniu. I górnicy byli operowani przez sekretarzy partii i byli przyjmowani przez sekretarzy i niesekretarzy. Oczywiście w naszym szpitalu gro ludzi była w Solidarności, ale wtedy nikt nie patrzył, kto jest po tej czy po tej stronie. Ważne było, żeby tym górnikom nieść odpowiednią pomoc. No myśmy dalej wywozili tych rannych, taka była wstępna segregacja, bo z ranami głowy, któreśmy zawozili do Centralnego Szpitala Klinicznego na neurochirurgię, natomiast no, inne obrażenia mieli na to, żeśmy ich zawozili do Szpitala Górniczego w Ochojcu. Pracowałem w klinice laryngologicznej w Ochojcu. Cały szpital był przygotowany na przyjmowanie ofiar stanu wojennego. No i zostałem wezwany na ten blok operacyjny. Stwierdziłem, że stan jest beznadziejny. Pełka się nazywał, Andrzej Pełka. Że wlot pocisku jest na kości czołowej, wylot w mięśniach karku i krew z ucha płynie dlatego, że uszkodzona kość kroniowa. Został uszkodzony ucho środkowe, ta kula przechodząc zniszczyła trzon kości skroniowej. No i wyszła w mięśniach. Kulę znaleźliśmy w mięśniach. I kulę wyciągnąłem, zastanowiłem się chwileczkę, schowałem do kieszeni fartucha i później zaczęto pytać, gdzie jest pocisk, gdzie jest pocisk. Ja mówię, wyleciał mi, wpadł do kanału. A miałem go w kieszeni, schowałem go do rękawiczki, tak żeby tego nie znaleźli i zawiozłem go do domu. I w domu trzymałem go przez cały czas, aż do 90 roku, gdzie zawiadomiłem kopalnię Wujek, że mam ten pocisk. Wiedzieliśmy o tym dobrze, że kula może odegrać kluczową rolę w osądzeniu zbrodniczego ataku ZOMO podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Dlatego wraz z kilkoma kolegami wspierałem profesora i pomagałem profesorowi w przechowaniu tego dowodu do czasu, aż zbrodnia w wolnej Polsce może zostać słusznie osądzona. Po ewakuacji górników na podłodze rozłożono prześcieradła, ułożono górników na prędce. Kuźnia, która cały czas była na chodzie, zrobiła krzyż i z punktu opatrunkowego utworzyło się prowizoryczną kostnicę. To, co tam zobaczyłem, do końca życia zostanie w mojej pamięci. Podłoga była śliska od krwi. Białe kafelki do wysokości wzrostu człowieka i wyżej były czerwone. Także to, co tam się działo, no, było po prostu okrutne i tragiczne. Cały czas będąc tam, obawiałem się, żeby znowu się nie zaczęła strzelanina.
tak jak pamiętam, to w izbie przyjęć z lekarzy zasadniczo to był profesor Opala, profesor Markiewicz, ja, gdzie żeśmy się zastanawiali w sumie, jak zorganizować cały ruch pacjentów z zakładaniem lewych historii chorób, korzyści z tego wynikających, negatywów, jakie mogą być tym wywołane w przypadku roszczeń rentowych, uszkodzeń ciała, nawet śmierci. Tu nie jest prosta sprawa i trudno powiedzieć, a z drugiej strony górnicy mogą mieć pretensje, że żeśmy nie zabezpieczyli tego, żeby ich udział albo ich nazwiska w ogóle zniknęły. I tutaj nikt nie porozumiewał się ani z lekarzami z karetek, ani z pogotowia, ale sądzę, że oni myśleli w bardzo podobny sposób, że to również nie wiadomo było, czy lepiej mieć historię choroby i być poszkodowanym, czy lepiej jej nie mieć. Już po wszystkim okazało się, że część naszych kierowców i sanitariuszy nie wróciła z tego wyjazdu. Zostali zatrzymani i niektórzy siedzieli po kilka miesięcy w areszcie. Wrócili z wybitymi zębami, niechętnie opowiadali o tym koszmarze, który ich spotkał. Uciekali przed zomowcami pod karetkę, zostali wyciągani stamtąd. No, potworne przeżycia. Wychodziłem z kopalni, jak tam byłem i zobaczyłem to wszystko i zaczęli szczelać. No nie do mnie, ale słyszałem strzały. To no, możliwe, że to były takie na odstraszenie. No bo w zasadzie ci ludzie to już tam, co zginęli, no to już byli tam złożeni w tym pomieszczeniu, gdzie udzielano pomocy. No ale w tym momencie to jeszcze nie tak bardzo, ale jak już opuściłem to miejsce, to sobie uświadomiłem, że mogłem być też odszczelony, no ale to dopiero potem, jak człowiek dużo ochłonął z tych emocji, to się zastanawiał nad tym. No. Był moment, kiedy miałam lęki. Jak szłam do oficera ZOMO potraktować wjazd karetek na teren kopalni. Dlatego, że to była otwarta przestrzeń. Było to w miejscu, gdzie w tej chwili jest pomnik górników. Bałam się też, czy czasem nie spotka mnie to samo, co tamtych. Ale uważam, że jednak moje miejsce tam jest. Na kopalni tam byliśmy do godziny no późnych, ja wiem, druga, trzecia w nocy. A potem to już tylko się jeździło po udzielać pomocy ludziom, którzy w okolicy mieszkali. W rodzinach górniczych, którzy się martwili ze względu, że syn nie wrócił z kopalni wujek. Bali się, że coś się stało. Mama dostała jakiegoś depresji, dostała ataku nerwicy. Tak byśmy jeździli w okolicy, żeby udzielać pomocy tym matkom, żonom tych górników, którzy na czas nie wrócili z kopalni wujek. Byliśmy no, w jakimś szoku z jednej strony, a z drugiej strony zachowaliśmy się no, konstruktywnie. Zrobiliśmy to, co mogliśmy. Prawdziwą ewidencję, pomimo tego, że cały czas nas inwigilowano. Otoczeni byliśmy takim łańcuszkiem esbeków w korytarzu i tak dalej. Byli prokuratorzy wojskowi, którzy no, niewątpliwie pod dyktatem SB. Cały czas prawda, nam stali, zabierali nam wszystkie dowody przy rozbieraniu zwłok tych górników, tych ich biednych kur. W kurtkach robotniczych były, ja to widziałem jak nakrętki, no to już ci wyłapywali ważna broń. No jaka nakrętki, bo tego bronić się mogli, no i trzeba było. Przeżywaliśmy tą tragedię wraz z rodzinami, no wręcz płacem. Potem żeśmy jeszcze byli za kilka dni przesłuchiwani przez prokuraturę wojskową. Zarzucali nam, dlaczego myśmy w ogóle tam pojechali, kto nas wezwał. Odpowiedź prosta, no dowiedzieliśmy się, że są ranni i trzeba im udzielić pomocy, prawda? Więc to jest odruch taki, że no, po to żeśmy zostali lekarzami, żeby udzielać, nieść pomoc. No i przed tym już jak zaczęliśmy wykonywać badania sekcyjne, mieliśmy odwiedziny naczelstwa tutaj kryminalnego i SSB w domu, prywatnie. I oni, żeby stworzyć możliwość pochowania zwłok wspólnie. A ja powiedziałem, że już nie mogę tego zrobić, zresztą się nie boję tego, a oni położyli, rozmawiając ze mną, to stare metody esbeckie. Na stoliku, ja pana częstuję kawę, a tu pistolet kładą. No nie jest to bezpośrednie zagrożenie, ale wyraźne pokazanie, gdzie się znajdujemy. No ale ja jednak to przeszedłem obok tego, bo broń nie była mi obca z czasów najdawniejszych.
ja miałem szybko przygotowane pismo wskazujące na konieczność oddania zwłok rodzinie. I to podsunąłem i potem jak przychodzili ci SB-cy, żeby zwłoki pocajemnie nie oddać rodzinie, tylko pochować, ja mogłem się legitymować tym pismem i ta formalność zwyciężała. Także wszystkie pogrzeby odbyły się indywidualnie. I to jest zasługą mojej ekipy, dr Rygol, dr Szczepański, dr Kabierz-Neniczka, bardzo Korecki Adam, który był tym preparatorem, no wiele, Wędrychowski, to wszystko ze mną, ja każdy dostał tam swoją działkę, opracowywał, ja to wszystko scalałem. Brutalny mord, zamordowany ludzi. Nie wolno strzelać do bezbronnych. Co zresztą w sądzie powiedziałem głośno, że ja nie mogłem się, sprzeciwiłem się temu, dlatego że widziałem, jak zabijano bezbronnych ludzi, niewinnych, i nie wolno wobec takich ludzi w ten sposób postępować. Ich śmierć jest bohaterska, mimo tego, że są robotnikami. Bardzo płakaliśmy. No, była to tragedia, przeżyliśmy to. I tym rodzinom bardzo współczułem, one to pamiętają zresztą, bo chcieliśmy jakoś troszeczkę złagodzić, żeby widzieli, że w wielkiej sprawie zginęli. W wielkiej sprawie Solidarności wspólnej. To były relacje kilkoro z bohaterów, którzy zachowali się jak trzeba. O pozostałych, licznych bohaterach, Samarytanach środowiska medycznego pamiętaliśmy, odsłaniając 34. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek tablicę na ścianie pamięci znajdującej się nieopodal kopalni. Przechodząc koło tej tablicy, pamiętajcie o lekarzach, pielęgniarkach i wszystkich, którzy w tych tragicznych dniach stanęli u boku bohaterskich górników. Oni zachowali się jak trzeba.